Chciałbym przeczytać parę pierwszych wierszy z Księgi Joba. There was a man in the land of Job, in the land of Uz, whose name was Job. And this man was perfect and upright, and one that feared God and abstained from evil. And there were born to him 7 sons and 3 daughters. And then we read of all that he owned: sheep, camels, oxen, donkeys, many servants. And the end of verse 3 says, this man was greater than all the children of the east. Przeczytamy z pierwszego rozdziału Księgi Joba pierwsze 3 wiersze. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Now, before going into the chapter, I'd like to say something about the book. Zanim zajmiemy się rozważaniem tego rozdziału, chciałbym coś powiedzieć o samej księdze. This is probably the oldest book in the Bible. Prawdopodobnie jest to najstarsza księga w Biblii. And the things that we read in this book show us that Job lived before God gave Israel a law. To, co czytamy w tej księdze, pozwala nam przypuszczać czy zakładać, że Job żył w czasie, zanim Izrael otrzymał od Boga prawo. The worship of idols was still in its early stages. Służenie bożkom było na początku jeszcze. Czyli na początku czytamy o służeniu bożkom. Jest to jeszcze po prostu tutaj opisane. We only read in this book about worshiping the sun or the moon and the stars, not idols. Tylko w tej księdze czytamy, że jeszcze w tym czasie praktykowano czczenie słońca, księżyca, gwiazd, czyli właśnie bożków. And we see in this book that God is working not with a nation, but with individuals. Widzimy w tej księdze, że Bóg nie działa jeszcze z całymi narodami, ale z osobami indywidualnymi. Most of the Old Testament is about God's dealings with his people Israel. Większość Starego Testamentu zajmuje się, czy opisuje, jak Bóg zajmuje się swoim narodem, czyli Izraelem. But this book takes place before there was an Israel. Ale ta księga ma swoje miejsce zanim w ogóle powstał Izrael. Job perhaps lived at the time of Abraham or even earlier than Abraham. Można przypuszczać, że Job żył w czasach Abrahama, a może nawet wcześniej. In fact, I believe he lived perhaps even 100 or 200 years before Abraham. Ja wierzę, że Job żył 100, a nawet 200 lat przed Abrahamem. The apostle Peter tells us in the book of Acts, chapter 10, verse 35. Let me just read the verse. He tells me that, verse 34, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation, he that fears him and works righteousness is acceptable to him. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, w 34 wierszu, czytamy słowa Piotra. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Yes. Yes, God loves people. He made people. It's not only Jews, not only Christians either. Bóg kocha ludzi. I to nie tylko chodzi o Żydów, nie tylko chodzi o chrześcijan. Bóg kocha wszystkich ludzi. We see Naaman in the Old Testament in 2 Kings 5. W drugiej księdze królewskiej w 5 rozdziale widzimy przecież Naamana. A Syrian general
fought against Israel. Generała syryjskiego. But God saved that man, took away his leprosy. Widzimy tam Naamana, który był generałem armii syryjskiej, czyli wroga, który walczył z Izraelem. I takiego człowieka Bóg uzdrowił z trądu. One sees a Rahab in the book of Joshua, a Ruth in the book of Ruth, from other nations. Widzimy również z innych narodów Rahab w księdze Jozuego, Ruth w księdze Rut. And these women are even in the genealogy of the Lord Jesus. I te kobiety są nawet w rodowodzie Pana Jezusa. So God loves people in Poland. He loves people in the United States. And in Africa, in India, all over. Że Bóg kocha ludzi w każdym kraju, w Polsce, w USA, w Indiach, na całej ziemi. Now this man Job, we read, was perfect and upright, and one that feared God and kept away from evil. Czytamy, że ten Job był mężem nienagannym i prawym, bogobojnym i stroniącym od złego. God loves a man like this. Bóg kocha ludzi właśnie takich. And yet the Bible tells us we are all sinners. We all need the Savior. A pomimo tego, co tu czytamy, czytamy również, że wszyscy ludzie są grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela. In 2 Corinthians 10, it tells us that we are not wise if we compare ourselves with one another. W drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, czytamy, że nie postępujemy mądrze, kiedy porównujemy siebie samych z innymi. In this book, there are 42 chapters, and most of them are discussion or argument between Job and his friends. W tej księdze znajdują się 42 rozdziały, i większość to zapis jakby dyskusji, może nawet kłótni między Jobem i jego przyjaciółmi. One of the friends believes that we learn by tradition, and another one by intuition, you know, and another one, well, they all have their ideas. Ci trzej przyjaciele Joba mają swoje pomysły na to, jak dowiedzieć się czegoś o Bogu. Jeden uważa, że tylko przez tradycję, drugi przez intuicję. Wszyscy mają jakieś swoje własne myśli na ten temat. And Job not only knows that he is a righteous man, upright, fearing God, but he is proud of the fact that he is that. Job doskonale wiedział, czy odczuwał to, że jest mężem nienagannym, prawym, bogobojnym i stroniącym od złego, ale jeszcze z tego powodu był dumny. Dumny, że taki właśnie jest. He is what we call self-righteous. Takich ludzi jak on nazywamy samousprawiedliwiającymi się. That comes out in the arguments with the friends, and that is what God wanted to cure him of. I tę dumę właśnie widać w rozmowie z jego przyjaciółmi. I właśnie tę dumę Bóg chciał uleczyć, chciał wyplenić to z Joba. God loves righteousness, but he does not love self-righteousness. Bóg kocha sprawiedliwość, kocha sprawiedliwych, ale nie takich, którzy sami siebie czynią sprawiedliwymi. And God is so great that he can use anything to accomplish his purposes. I Bóg jest tak wielki, że może użyć wszystkiego właściwie, żeby wypełnić swoje zadania, swoje cele, swoje myśli. God has a great enemy, Satan. Bóg ma również wielkiego wroga, szatana. And the word Satan means adversary or enemy. I właśnie słowo szatan to oznacza wróg, przeciwnik.
We find him in this very first chapter. Widzimy właśnie szatana właśnie już w tym pierwszym rozdziale. Job's children were godly children. And they loved one another. And when one had a birthday, a special day, they invited all of their fellow children. Dzieci Joba były to dzieci bogobojne, pobożne i bardzo się też kochały. Widać, że kiedy jeden z synów miał jakiś specjalny dzień, święto, urodziny, to zapraszał wszystkich pozostałych. Yes, they in verse 4 of the chapter it says that the sons go, they make a feast and each one on his day in his house and they invite their sisters to eat and to drink with them. Czytamy w czwartym wierszu, że kiedy synowie Joba mieli jakąś ucztę w swoim domu, w swoim dniu, to właśnie posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. And when the feasting is over, we find that Job gets up early in the morning and offers burnt offerings for his children. Czytamy w piątym wierszu, że gdy takie uczty, dni uczt mijały, to wtedy Job wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. And this is another clue to why we say Job is so early in history. The only offerings mentioned are burnt offerings. To jest kolejna wskazówka, dzięki której myślimy, że właśnie Hiob żył tak wcześnie, ponieważ wtedy on sam składał ofiarę i to była tylko ofiara całopalna, tylko takie wtedy znano. Later, after God gives the law, we read about burnt offerings, meal offerings, peace offerings, sin offerings, trespass offerings and more. Potem, kiedy Bóg już nadał prawo Izraelowi, to czytamy o wielu ofiarach, właśnie i całopalnych, ale też i ofiary pokoju, ofiary za grzech, ofiary z mięsa, ofiary bezmięsne, także było tego wiele więcej. We find that Job offered burnt offerings for his children. We never read that he offered any for himself. Czytamy, że Job składał ofiary za swoje dzieci, ale nigdzie nie czytamy, że składał za samego siebie. He was afraid that at their birthday party they might have said something or done something that displeased God. On obawiał się tego, że podczas uczt jego dzieci mogły powiedzieć coś, co by znieważyło Boga, czy nawet odczuli w swoich sercach. At the end of verse 5 it says that he said, it may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Czytamy pod koniec piątego właśnie słowa, czy myśli Hioba. Może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. He doesn't make any accusations, but he wants to be sure that if they have sinned, this is taken care of. On nie oskarżał swoich dzieci, tylko po prostu na wszelki wypadek chciał sprawić, że gdyby coś się zdarzyło, to wtedy on tę sprawę rozwiąże z Bogiem. Sad to say, before God ever created mankind here on earth, a great angel had rebelled against God. Smutne jest to, że zanim Bóg stworzył w ogóle człowieka, to wielki anioł zbuntował się przeciwko Bogu. And Lucifer, as he was called, fell and became Satan. Lucifer, tak go nazywano, upadł i stał się właśnie szatanem. And he likes to present himself, we read in Corinthians, 2 Corinthians 11, he likes to come as if he were an angel of light. Czytamy w drugim liście do Koryntian w 11 wierszu, że on chciał przedstawić się siebie samego jako anioła światłości. And God says to him, where do you come from? I wtedy Bóg mówi do niego, a ty skąd przybywasz? And he says, well, I've been going to and fro on the earth and walking up and down in it. I wtedy on mówi, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. And God says to him,
Have you considered my servant Job? There's none like him on the earth, a perfect and an upright man, one that fears God and abstains from evil. That's in verse 8. I w 8 wierszu Pan mówi do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. God loves his chosen people. Bóg kocha swój wybrany lud. And God speaks well of them. I Bóg o takich ludziach mówi dobrze. And yet Job needed to learn something. A jednak wiemy teraz, że Job musiał się czegoś nauczyć. God doesn't tell Satan this. I tego Bóg szatanowi nie powiedział. Satan wouldn't understand it anyway. He's a rebel against God, and yet he comes like an angel of light. Szatan i tak by nic nie zrozumiał, bo sam zbuntował się przeciwko Bogu, a teraz chce się przedstawić jako anioł światłości. In Revelation he's called the accuser of the brethren. W Księdze Objawienia jest nazywany oskarżycielem braci. And it says that he accuses them before God day and night. I czytamy, że oskarża braci przed Bogiem w dzień i w nocy. Angels, good angels, or the demons, the bad angels, Satan's followers, like to watch what is happening here on earth. I wiemy również, że dobrzy aniołowie, Boży aniołowie oraz ci źli aniołowie, czyli demony, naśladowcy szatana, lubią patrzeć, lubią oglądać to, co dzieje się na ziemi. God speaks well of his servant Job, and Satan says, oh, he's good, because you give him so much. I Bóg wypowiada się w taki dobry sposób o Jobie, a szatan mówi mu, tak? Czy za darmo Job jest tak bogobojny? Przecież tak wiele mu dałeś. Satan says, if you take all that away and don't protect him, he will curse you to your face. Szatan mówi, jeśli zabierzesz mu wszystko to, co mu dałeś i zdejmiesz ochronę wokół niego, to on będzie ci przeklinał w twoją twarz. Satan knows what mankind is like. Satan got our first mother to disobey God, just as Satan did himself. Szatan zna doskonale nasz charakter, ludzi. Przecież to on doprowadził naszą pierwszą matkę, Ewę, do buntowania się, do zgrzeszenia przeciwko Bogu. We are all sinners by birth, and we show it in our lives. My wszyscy jesteśmy grzesznikami już od urodzenia i wszyscy to pokazujemy w naszym życiu. And even after we're saved, sad to say, we still may sin, whether in thought, or in word, or in what we do. I smutne jest to, że nawet zbawieni ludzie, my możemy dalej grzeszyć. Czy to myślami, czy tym, co mówimy, czy naszymi uczynkami. In the Psalms, in Psalm 119, verse 68, we read that Thou art good and doest good. Teach me thy statutes. W Psalmie 119, w 68 wierszu czytamy: Dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie ustaw twoich. People today say, why do we have the coronavirus? Ludzie teraz pytają, skąd się wziął, dlaczego ten koronawirus? And it's interesting. God is so great, he's made billions and billions of stars, and he keeps everything going in the universe. And then a little tiny coronavirus that we can't even see with our naked eye, the whole world can be upset by it. Bóg jest tak wielki, On stworzył i trzyma w swoich rękach wszystkie gwiazdy, te miliony gwiazd w całym wszechświecie, a my jesteśmy pomimo tego przerażeni takim małym koronawirusem, czyli
wirusem, którego my nawet nie potrafimy zobaczyć naszym gołym okiem. I z powodu takiego czegoś maleńkiego cały świat jest teraz przerażony. I believe that God is trying to awaken mankind to turn to Him. Ja wierzę, że Bóg przez ten koronawirus chce obudzić ludzkość, żeby zwróciła się do Niego. He can use something so small to set the whole world in turmoil. Bóg może, potrafi użyć coś tak małego, żeby cały świat wprowadzić w takie przerażenie, w strach. Now we want to remember, God never does anything wrong. I musimy pamiętać, że Bóg niczego nie czyni źle. But he can use things like this. We find in the book of Job that he even used Satan in accomplishing his purposes. Bóg może, umie używać takich rzeczy, by czynić swoją wolę. Na przykład w księdze Joba uczymy się, że nawet używa szatana, żeby doprowadzić do wykonania swoich zamiarów. God called Satan's attention to Job. To Bóg jakby sprowadza zainteresowanie szatana właśnie Jobem. So often we think that Job went up there and talked to God and accused Job right away. That Satan did that, excuse me. Nam się wydaje, że to już szatan poszedł do Boga, żeby oskarżać Joba. God had a purpose in mind. Ale Bóg już miał jakiś cel do wykonania, który chciał właśnie wykonać w ten sposób. And Satan never understood that. A szatan nigdy tego nie zrozumiał. But God tells Satan now, all right, all that he has is in your hand, but you may not touch him. I teraz Bóg odpowiada, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. And in one day, Satan uses wicked people, he brings fire down from heaven. He does many things against Job, even a tornado, kill his children, in one day. I pewnego dnia zdarzyło się, że szatan wykorzystuje złych ludzi, wykorzystuje tornado, puszcza ogień z nieba i to tornado, ten wiatr zabija jego wszystkie dzieci. Wszystko dzieje się jednego dnia. All that he leaves for Job is his wife. Wszystko, czy jedyna tak naprawdę została żona Joba. Wszyscy nie poginęli. And I believe he left her for a purpose. I wierzę, że Bóg zostawił właśnie jego żonę z jakimś celem. Because she eventually tells him that he should curse God and die, to commit suicide. This is in chapter 2, verse 9. Właśnie ona w rozdziale 2, wierszu 9 mówi do niego, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożycz Bogu i umrzy, czyli popełni samobójstwo. Now God has instituted marriage. To Bóg powołał do życia instytucję małżeństwa. Many people today forget that. And they just live together like animals would. Wielu ludzi w obecnych czasach o tym zapomina i żyją ze sobą jak po prostu zwierzęta to czynią. But marriage is something that God began in Genesis chapter 2. Ale małżeństwo to jest coś, co rozpoczął sam Bóg w rozdziale 2 Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. God has instituted friendship among people too. Bóg również powołał do życia przyjaźń między ludźmi. We have friends. Mamy przyjaciół. But we see in this book that even the closest relationships here on earth have a danger connected with them. I również z tej księgi uczymy się, że nawet te najbliższe przyjaźnie, najbliższe połączenia z innymi ludźmi mają w środku też pewien zakres niebezpieczeństwa.
Job's wife tells him, commit suicide, curse God and die. Żona Joba mówi mu, popełnij samobójstwo, przeklnij Boga i umrzyj. His friends, when they come to comfort him, sit there for 7 days, they're so shocked at what they see. A przyjaciele, którzy przyszli go pocieszyć, przez pierwsze 7 dni nie potrafią nic powiedzieć. Są tak zszokowani tym, co zobaczyli. You see, the first time when Satan took everything away from Job, we read in verse 20 of chapter 1 that Job rose up, rent his mantle, shaved his head, fell down on the ground and worshipped. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Jehovah gave, and Jehovah has taken away. Blessed be the name of Jehovah. W 20 wierszu pierwszego rozdziału czytamy odpowiedź Joba po tym, co się stało, czyli kiedy szatan zabrał mu wszystko. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. And that last verse in the chapter says, in all this Job sinned not, nor ascribed anything unseemly to God. I ostatni wiersz tego rozdziału właśnie mówi, że w tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. So Satan did not succeed in his wickedness by taking everything away from Job. Także pomimo, że szatan zabrał wszystko od Joba, nie zwyciężył w tym swoich złych zamysłach. And he tries again. Satan doesn't give up easily. I szatan próbuje znowu, on łatwo się nie poddaje. And God says, Job is still righteous, even though you were against him, to swallow him up without cause, the end of verse 3. I w rozdziale 2, wierszu 3 czytamy, że Pan mówi do szatana, że Job trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. And Satan says, well, skin for skin, all that a man has, he'll give for his life. If you put forth your hand, touch his bone and his flesh, see if he doesn't curse you to your face. Ale wtedy szatan odpowiada Panu i mówi, skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Satan has many years of experience in leading people astray into sin. Szatan ma wiele lat doświadczenia w wyprowadzeniu, wprowadzeniu ludzi do grzechu. He knows what people are like, but he does not know how the mind of a believer in the Lord Jesus Christ really functions. Szatan doskonale zna charakter człowieka, ale czego nie potrafi zrozumieć, to jak funkcjonuje umysł człowieka nawróconego. And the Lord tells Satan, well, he's in your hand, you can do anything you want to him, but you cannot kill him. I Pan odpowiada szatanowi, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. And God allows believers today too to go through much suffering, but he is in control. Również w obecnych czasach Bóg pozwala, żeby chrześcijanie przechodzili przez ciężkie doświadczenia, ale naprawdę nad wszystkim ma kontrolę. Satan said, skin for skin, all that a man has, he'll give for his life. Szatan mówi, skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. People today get sick and they're put on a machine sometimes and even when the brain is dead, if the heart is still beating, people are hoping that the man will still live.
W obecnych czasach ludzie posiadają takie maszyny, technologie, że kiedy nawet mózg już umrze, to one podtrzymują życie człowieka. I ludzie ciągle mają nadzieję, że ci ludzie po prostu, jego rodzina, że ci ludzie odzyskają zdrowie, że powrócą do życia. One understands that for unsaved people, because the Bible says it's a fearful thing to fall into the hands of a living God. Możemy zrozumieć takie odczucia u ludzi niewierzących, bo jest przecież napisane, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. If a person dies unsaved, eternity in the lake of fire is before him, eternally separated from God. Kiedy człowiek umiera w stanie niezbawienia, to przed sobą ma już tylko jezioro pełne ognia. Wieczność tam i wieczność w oddaleniu od Boga. It's plain to see why people will try their best to hang on to their life. I możemy zrozumieć, dlaczego ludzie starają się za wszelką cenę trzymać tego życia. For Christians, we don't need all that. To depart and be with Christ is far better, we read in Philippians. My, chrześcijanie, nie potrzebujemy tak do końca tych rzeczy, bo jest napisane, że umrzeć, odejść i być z Chrystusem to jest daleko lepiej. Job gets tremendously ill, boils from head to foot. Job choruje w bardzo straszny sposób. Jest napisane, że szatan dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. That's when his friends come and they see him, they are shocked beyond measure. Dlatego właśnie jego przyjaciele, gdy przyszli, zobaczyli go, to byli ponad miarę zszokowani. Verse 12 tells us, when they lifted up their eyes far off and knew him not, they lifted up their voice and wept, and they rent every man one his mantle, sprinkled dust upon their heads toward the heavens. And they sat down with him on the ground 7 days and 7 nights, and none spoke a word to him, for they saw that his anguish was very great. Czytamy w drugim rozdziale od 12 wiersza, że gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, poczęli głośno płakać, i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Job is in great misery. And finally he speaks. And he curses the day in which he was born. Job odczuwa wielki smutek, jest bardzo utrudzony i w końcu to Job otwiera swoje usta i przeklina dzień swego urodzenia. In other words, he is saying, I wish I had never been born, I've had to suffer so much. Można innymi słowami powiedzieć, że Job tak bardzo cierpi, że mówi, w ogóle chciałbym się nie urodzić, nie cierpieć tyle. And then his friends begin to answer him, one after another, always in the same order. I wtedy jego przyjaciele zaczynają mu na to wszystko odpowiadać, jeden po drugim, zawsze w tym samym porządku. Eliphaz is the first one. Eliphaz jest tym pierwszym, który odpowiada. We find him in chapter 4 and chapter 5. Czytamy o nim w rozdziałach 4 i 5. And he says, well, this is my experience. This is what I've seen. I odpowiada, to są moje doświadczenia. To jest to, co widziałem. In verse 7 of chapter 4, remember, I pray thee, who that was innocent has perished? And where were the upright cut off? Even as I've seen, they that plow iniquity and sow mischief reap the same.
Czytamy w 4 rozdziale, w 7 i 8 wierszu. Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. In other words, if somebody does bad things, they can expect misfortune. Czyli innymi słowy, jeśli ktoś robi złe rzeczy, to może spodziewać się nieszczęścia. And many people believe that. And scripture says, be sure your sin will find you out. Wielu ludzi ciągle w to wierzy, że tak właśnie jest. Nawet czytamy w Biblii, że musisz wiedzieć, że twój grzech cię dopadnie, dogoni. There is much truth to what the friends say, but it's misapplied truth. Przyjaciele Joba mówią wiele prawd, ale są to prawdy źle zastosowane. And you know, sometimes when we see someone suffering, it's best not to try to say, well, this is happening because you did this and this. Najgorszą rzeczą jest mówienie komuś cierpiącemu, że to ci się przytrafiło, ponieważ źle czynisz. It's much better sometimes just to be quiet. Put your arm around your friend. Lepiej jest milczeć, niż mówić coś takiego. Po prostu otoczyć przyjaciela ramieniem. Job answers and defends himself. I potem Job odpowiada i broni się. Then we find Bildad speaking and Job answering. And then Zophar speaks and Job answers in these next chapters. I w następnych rozdziałach czytamy, że Bildad zaczyna odpowiadać, zaczyna mówić do Joba, a Job potem odpowiada. Potem Zophar znowu czyni to samo. And we don't have time this afternoon to go through 42 chapters in detail. No, ale nie mamy tyle czasu tego wieczoru, żeby wszystkie 42 rozdziały dokładnie rozważyć. Now we turn to the end of chapter 31. Zwróćmy się na końcówkę rozdziału 31. The last words of chapter 31 are the words of Job are ended. And then we read in chapter 32, and these three men ceased to answer Job because he was righteous in his own eyes. W ostatnim zdaniu rozdziału 31 czytamy, skończyły się słowa Joba. A w następnym wierszu czytamy, a owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. There they sit, looking at each other. The friends have made many accusations against Job and his children. Tych troje przyjaciół siedziało naprzeciw siebie, patrzyło na siebie i w czasie rozmów z Jobem wystosowali wiele oskarżeń przeciwko niemu i przeciwko jego dzieciom. And Job has told them how righteous, how godly, how respected he used to be. A on odpowiadał im, jakiż on był bogobojny, jakiż on był szanowany, jak on dobrze postępował. And no one has persuaded the opposite. I nikt nie potrafił udowodnić mu, że tak nie było. And then a young man speaks up and shows them where they're all wrong. I potem przemawia młody człowiek, Elihu, i udowadnia im, że oni wszyscy się mylili. And he says some very good things about Job. Very good, I should say, some very good things about God, he says. I Elihu mówi wiele właściwych, dobrych rzeczy o Bogu. There's much we learn from what this man Elihu had to say. Wiele możemy się nauczyć z tych słów, które wypowiedział Elihu. He says in chapter 32, verse 9,
It is not the great that are wise, neither do the aged understand judgment. And then he says, I waited for your words, but you, none of you confuted Job. This is down in verse 11 and 12. Elihu w wierszu 9 mówi, nie zawsze sędziwi są mądrzy, a starcy rozumieją to, co prawe. I potem w 12 i 13 wierszu mówi, na was zważałem, przepraszam, 11 i 12, przepraszam. Oto czekałem na wasze mowy, przysłuchiwałem się waszym rozumnym wypowiedziom, aż wy zgłębicie słowa. Na was zważałem, a to nie było nikogo, kto by przekonał Joba, kto z was by odpowiedział na jego słowa. And then he says in verse 13, the second part of the verse, God will make him healed, not man. Now he's not directed his words against me. I'm not going to answer him like you did. I pod, w drugiej połowie 13 wiersza mówi, Bóg, a nie człowiek może go pokonać. Nie do mnie zwrócił się ze swą mową, więc nie będę mu odpowiadał waszymi słowami. And Elihu speaks about how God works. And what he says is good. God never condemns what he said. But finally, in chapter 38, we find that God begins to speak. W 33 wierszu Elihu mówi wiele o Bogu i są to dobre słowa, bo Bóg tego nigdzie nie potępił. Ale w 38 rozdziale już czytamy odpowiedź samego Boga. Chapter 38 begins, and Jehovah answered Job out of the whirlwind and said, Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Gird up now your loins like a man, and I will demand of you, inform thou me. I od początku 38 rozdziału Pan mówi, Potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł, Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. The first question God asks, Where were you when I founded the earth? Pierwsze He says, Declare you have understanding. Verse 4. Pierwsze pytanie, które Pan zadaje Jobowi, gdzie byłeś, gdy zakładałeś ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. You know, when we compare ourselves one with another, we usually find that there are some that are much worse and there are some that are a little better than we are. Kiedy porównujemy się z innymi ludźmi, to zwykle widzimy takich, którzy są o wiele gorsi od nas, a też takich, którzy są troszeczkę od nas lepsi. I think most of us, if we were asked on a scale from 1 to 10, 1 is very bad, 10 is very good, where would you place yourself? Gdyby ktoś zapytał każdego z nas na skali 1 do 10, 1 to jest człowiek bardzo zły, a 10 to jest człowiek bardzo dobry. Jako, ile punktów darowałbyś sobie? Ile byśmy sobie dali? And I think most of us would probably put ourselves about 6 or 7. We know that we're not perfect, but we feel that we're better than average. Myślę, że większość z nas dałaby sobie punktów 6 lub 7, bo przecież nie jesteśmy tak doskonali, żeby mieć 10, ale też jesteśmy lepsi niż większość. The friends had told Job, you really must have been a hypocrite. You must have been very bad. And Job had been saying, no, I've been very good. Przyjaciele Joba mówili mu, jesteś hipokrytą. Przecież ty jesteś bardzo zły. A on mówi, nie, ja jestem bardzo dobry. And God says, Where were you when I made the earth? A Bóg mu odpowiada w zupełnie inny sposób. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? God asks many questions to show Job that and the friends that they had all been wrong. Bóg używa wielu pytań,
żeby dać zrozumieć Jobowi i jego przyjaciołom, że wszyscy się mylili. And in the New Testament we're told that the Lord Jesus is our example. We are to be perfect as he was perfect. W Nowym Testamencie czytamy, że Pan Jezus jest nam darowany jako przykład. Mamy być tak doskonali, jak on był doskonały. Even the apostle Paul says, be my imitators as I am of Christ. Apostoł Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. If we compare ourselves with the Lord Jesus, we know that we are far from being perfect. I wtedy, kiedy porównujemy się już z Panem Jezusem, wtedy rozumiemy, że jesteśmy bardzo dalecy od doskonałości. Romans 5 shows us that he died for us when we didn't deserve it at all. W Rzymian 5 czytamy, że Pan Jezus umarł za nas, kiedy na to kompletnie nie zasługiwaliśmy. One day, I hope soon, we will be with him. Our old sin nature will not be with us there. Wierzę, że to już blisko, już bardzo szybko zobaczymy się z nim w górze. I wtedy naszej starej natury z nami nie będzie. We will be like him. We will not be God, but we will be like him. And with him, and that will be wonderful. Jest napisane, że będziemy podobni do niego. Nie będziemy tacy jak Bóg, ale będziemy podobni. To będzie cudowny, wspaniały czas. At the beginning of chapter 40, we find Job is beginning to learn. But in chapter 42, he comes to the end of himself. He has learned his lesson. And he says to God in verse 2, I know that thou canst do everything and that thou canst be hindered in no thought of thine. And he says in verse 6, I abhor myself and repent in dust and ashes. W 40 rozdziale Job zaczyna już coś się uczyć, rozumieć, ale w 42 rozdziale już dochodzi do końca swoich możliwości. Wie, że jest zbyt mały, i mówi w 6 wierszu 42 rozdziału, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. So this is where we need to be before God. To jest miejsce, które powinniśmy zająć przed Bogiem. God looks for repentance. Bóg poszukuje. And God accepts repentance. Bóg oczekuje na pokutę i akceptuje naszą pokutę. Now God tells Eliphaz, the oldest of the three friends, in verse 7, my anger is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken rightly of me like my servant Job. W 42 rozdziale, w 7 wierszu, czytamy teraz odpowiedź Pana do Elifaza, najstarszego z nich, i do jego dwóch przyjaciół. Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. God tests these friends and he tests Job. Bóg sprawdzał, testował tych przyjaciół, ale również samego Joba. The friends are to bring a burnt offering for themselves. And to go to Job and he would offer it up for them. Bóg teraz nakazuje, żeby ci przyjaciele złożyli ofiarę i przekazali, poszli do sługi, do jego sługi Joba, który również te ofiary złoży za nich. And in the middle of verse 8 he says, my servant Job will pray for you, for him will I accept. Lest I deal with you after your folly, for you have not spoken of me rightly, like my servant Job. I potem mówi w połowie tego wiersza ósmego, Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I say God was the friends, they do what God says. But God is also testing Job.
I ci trzej przyjaciele zrobili to, co nakazał Bóg. Ale Bóg również testował Joba, sprawdzał go. After all the bad things they had accused Job of, would Job pray for them? Jak to? Po tych wszystkich złych rzeczach, które, o które oskarżyli Joba i jego przyjaciele, teraz Job ma się za nich modlić? Job had said, I'm not a hypocrite. I'm a good man. I'm very good. And you're accusing me of this and this and this and this. Przecież Job mógł powiedzieć, ja nie jestem hipokrytą. Wyście oskarżali mnie o wiele złych rzeczy. O to, o to, o tamto. Jak to? Mam teraz modlić się za was? But Job had told God, I abhor myself and repent in dust and ashes. Ale Job powiedział Bogu w szóstym wierszu, odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. And then we read that verse 10, Jehovah turned the captivity of Job when he had prayed for his friends. And Jehovah gave Job twice as much as he had before. Czytamy w wierszu 10, że Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. We are saved by faith, but works follow. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, ale dobre czyny powinny już teraz podążać za naszą wiarą. God sees the faith in our heart, but others see the works that follow. Bóg James widzi, teaches us that. Jakub nas uczy w swoim liście, że Bóg widzi nasze serca, wiarę w naszych sercach, ale inni ludzie mogą ją rozpoznać przez nasze dobre uczynki. And Job, excuse me, James speaks about Job. He says in chapter 5, verse 11, Behold, we call them blessed who have endured. You've heard of the endurance of Job and seen the end of the Lord, that the Lord is full of tender compassion and pitiful. W 5 rozdziale, w 11 wierszu Jakub mówi, oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. The end of the Lord. The Lord accomplished his purposes. We don't read of Satan after chapter 2 of Job. Czytamy teraz, że Pan wykonał swoje zadania, dokonał swoich celów. A od drugiego rozdziału Księgi Joba już nie czytamy w ogóle o szatanie. The Lord cured Job of his self-righteousness. And then he gave him twice as much as he had before. Bóg nie tylko uleczył Joba z tego samousprawiedliwiania się, ale jeszcze pobłogosławił mu w dwójnasób wszystko, co miał. Job's first 10 children were already in heaven, so God gave him only 10 more. Pierwsze 10 dzieci Joba już było w niebie, więc Bóg dał mu 10 kolejnych. All the possessions were doubled. A wszystko, co posiadał, zostało podwojone. And he had beautiful girls. Miał także piękne córki. God is wonderful. And he does wonderful things. Bóg jest wspaniały, cudowny i czyni wspaniałe, cudowne rzeczy. And he tells us that we know that all things work together for good to those who love God. Czytamy w innym miejscu, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga umiłowali, którzy według Jego postanowienia są powołani. Dziękujemy bratu za to, że przekazał nam wieść. God bless you and we hope you see you soon. Thank you. Że życzymy bratu Bożego błogosławieństwa i mamy nadzieję, że znowu go zobaczymy i usłyszymy. Dziękujemy.